espresso. To, co trzeba wiedzieć o espresso, to to, że przed wypiciem na pewno trzeba je pomieszać. I paradoksalne w tym szalonym kanale jest to, że nawet mieszanie ma znaczenie, bo nie za dobrze zrobić tak, tylko raczej w ten sposób, mieszając warstwy poszczególne, zanim przystąpimy do konsumpcji. Ja oczywiście jestem absolutnym fanem espresso, chyba mój ulubiony napój kawowy, więc przywiązuję ogromną wagę do tego, w jaki sposób jest przygotowany i też jak smakuje, więc ja dzisiaj, oszczędzając wiele pieniędzy, wiele godzin, ciężkich prób i wyrzucenia sporej ilości kawy, powiem wam, jak po prostu zrobić to tak, żeby wyszło jak najszybciej takie, jak chcemy. Ani gorzkie, ani kwaśne, tylko absolutnie perfekcyjne. Espresso, sprawdziłem oczywiście, ta nazwa sama znaczy to, co wypowiedziane, to, co wyrażone. Ciekawe bardzo. Powstał w Wenecji. Byliśmy niedawno w Wenecji, nie wiedzieliśmy o tym, dopiero teraz przeczytałem. I powstał dzięki panu, który nazywa się Luigi Bezzera. On wymyślił sobie napój, który będzie się nazywał espresso. Jeszcze tego wtedy nie wiedział, ale wymyślił, bo uznał, że to jest za skomplikowane, te wszystkie kawy, nie ma w ogóle sprzętu do tego. Ja bym chciał, żeby to było proste, intensywne, cudowne, idealne. No i tak też zrobił. I on jako pierwszy zastosował urządzenie, sprzęt parowy, który pozwala wodę przesączyć przez kawę pod większym ciśnieniem, po to, żeby wydobyć z tej kawy wszystko to, co nas tu na tym kanale najbardziej interesuje, czyli cudowny smak kawy. On się już za to zabrał w 1903 roku, dość wcześnie, że o ile był wspaniałym wynalazcą, genialnym, absolutnie fantastycznym, to nie był zbyt dobrym przedsiębiorcą. W 1905 pokazał panu, który nazywa się Pavoni, w jaki sposób to wszystko działa, ten wyszukany sprzęt, w jaki sposób można to espresso przyrządzić. Ja mam urządzenie o nazwie Pavoni tu w domu. Pan Pavoni poszedł kroczek dalej i tak naprawdę tylko jego nazwisko, jak to zwykle bywa z takimi sprzętami i z takim biznesem, zostało w pamięci pod nazwą właśnie Pavoni, które produkuje liczne ekspresy, tak jak ten mój wspaniały dźwigniowy tam schowany. Podobnie jak ze Steve'em Jobsem, on też nie wymyślił iPada jako pierwszy, ale on przeszedł do historii, dlatego że dał temu marketingowe, biznesowe zaplecze. Tak jak zwykle na tym kanale, znowu was proszę o to, że jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie, naciśnijcie ten wspaniały czerwony przycisk subskrybuj. I akurat jeśli macie konto na Google albo YouTubie, to będzie mi bardzo miło, bo przybędzie jedna osoba, która będzie ze mną kultywowała ten cudowny kawowy aromat w przestrzeni YouTubeowej. Dziękuję. Espresso, napój bardzo esencjonalny i w zależności od tego, jaką proporcję kawy do tego, co później z tej kawy, czyli tego napoju uzyskamy, ma różną nazwę. Jeśli mamy 7 gramów kawy, przepuścimy to przez ekspres i dostajemy w filiżance 7 gramów płynnej już kawy, to się nazywa ristretto. Jeśli to, o czym dzisiaj mówimy, proporcja kawy, którą umieścimy w kolbie do tego, co nam wypływa do filiżanki, jest 1 do 2, czyli dajemy 7 gramów kawy, a na końcu mamy 14 gramów płynnej, cudownej substancji, to właśnie się nazywa espresso. A jeśli z kolei lubimy bardziej przedłużone, lekko bardziej rozcieńczone, to tak naprawdę się to nazywa lungo. Proporcja jest 1 do 3. Jedna porcja kawy i 3 napoju, który z niej uzyskujemy. Nie mylić tego z dopio, bo dopio to jest po prostu podwójne espresso. Nie 7 gramów, tylko 14 gramów, ale proporcja jest taka sama, czyli z 14 gramów uzyskujemy 28 gramów cudownej, esencjonalnej, płynnej substancji. Przez to, że ten napój jest tak niewielkiej objętości i tak super esencjonalny, może go pobić jedynie moim zdaniem tak zwane czezwe, czyli ibryk, jeszcze bardziej esencjonalny i jeszcze mocniejsza kawa, lub też kawa po wietnamsku, również bardzo ciekawa, również bardzo esencjonalna. Ale przez to, że jest też tak esencjonalna, to może się okazać, że po prostu ona wyjdzie super kwaśna albo super gorzka, więc ta tolerancja pomiędzy idealnym balansem jest tutaj bardzo niewielka. Przez to, że jest tak dużo parametrów jak czas, jak grubość zmielonego ziarna, jak typ kawy, może po prostu bardzo łatwo to pójść źle. Oczywiście, jeśli mamy automatyczny ekspres, naciskamy przycisk, no i espresso jest w zasadzie zrobione. Natomiast naciskając ten przycisk, to jest w zasadzie jedyna nasza możliwa ingerencja w to, jak to espresso smakuje, bo nie możemy za dużo przestawić w tym urządzeniu, nie możemy zbytnio eksperymentować. Jeśli w tym automacie nasze espresso nam nie zasmakuje, to znaczy, że musimy się trochę do tego przyzwyczaić albo zmieniać kawy w taki sposób, żeby po prostu ten automat sobie z tym poradził. No to jak się zabrać do tego procesu? Przede wszystkim
Zanim zrobimy espresso, na przykład w takim sprzęcie, trzeba go nagrzać. I to zajmuje co najmniej 20 minut. Dlatego niektóre ekspresy mają już te funkcje, że automatycznie się uruchamiają, bo jak wstaniemy, to one już są gorące. Dlaczego? Mówiłem o tym przy okazji kawiarki. Te wszystkie urządzenia, których jest woda i które pozwalają przesączyć pod odpowiednim ciśnieniem tę wodę przez kawę, one potrzebują odpowiedniej temperatury, żeby ta kawa właśnie nie była kwaśna. Paradoksalnie jej smak zależy od tego, jaką temperaturę to urządzenie uzyska. Powinno to być od 92 do 3, 4, 5 nawet stopni. To co tu jest, ten dozownik kawy, tak zwana kolba albo portafilter, ona też musi być włożona do tego ekspresu, bo jeśli to nagrzewamy, to razem z tym. I zobaczycie w kawiarniach pod tytułem speciality, czyli tych, które serwują kawę najwyższej jakości, że tam oceniane jest nawet to, czy barista ma odłożoną kolbę na ekspres, czy też nie. Ona powinna być zawsze włożona i ona się zawsze powinna grzać. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jak już nam się to wszystko cudownie nagrzeje, to my musimy to oczywiście wszystko przepłukać, oczyścić. Dlaczego? Bo nie chcemy, żeby kawa, która tam była już zaparzona, miała wpływ na smak tej nowej, którą będziemy sobie pić. Albo co jeszcze ciekawsze, jeśli przedtem używaliśmy innej kawy, a teraz akurat mamy ochotę na inny smak, albo inne pochodzenie, albo robusta, albo arabikę, z Brazylii, albo z Etiopii, no to nie chcemy, żeby elementy tamtej kawy oddziaływały na tą, którą akurat sobie chcemy przyrządzić. Na początku po prostu przepuszczamy wodę przez ten ekspres. Niech to się tam przepłucze, tak? My potrzebujemy mieć świeży, cudowny napar. Pojedyncze espresso, Jezus, najgorzej. Pojedyncze espresso to 7 gramów kawy. Oczywiście standardowo, bo to zależy od tego, jaki mamy koszyk. Są różne rozmiary. Natomiast standardowe espresso, w cudzysłowie, ma 7 gramów, czyli stosunek 2 do 1. Na końcu uzyskujemy 14 gramów napoju z tych 7 gramów. Espresso doppio, które ja zwykłem sobie przyrządzać, czyli tak zwane podwójne, powoduje, że my dajemy podwójną dawkę kawy. Czyli jest to albo 14, albo 15, albo i 18, tak jak ten koszyk tu. Ważne jest, najważniejsze, żeby mielić kawę. Espresso to tak naprawdę wykładnicza dwóch funkcji. Czasu i wagi. I w zależności od tego, jaką mamy wagę, jaki czas, zaraz do tego przejdę, mamy albo dobre espresso, albo niedobre espresso. A to, jak możemy to regulować, to między innymi poziomem zmielenia ziaren kawy. Albo też ubiciem. Nie liczymy, jaką siłę przykładamy, więc najpewniej jest ustawić po prostu na młynku odpowiedni poziom zmielenia i w ten sposób te parametry wyrównywać. Co robimy dalej? Przesypujemy do naszego koszyka. Nie przemyślałem tego za bardzo, bo zaraz mi się tu wszystko rozsypie. No tak. Przygotowanie tego portafiltru, tego koszyka do włożenia do ekspresu, który jest tu, nazywa się dystrybucja. To, co my na początku potrzebujemy zrobić, jak już nam się udało zmielić tę kawę, to to, żeby wyrównać ją w tym koszyczku. Najprościej jest po prostu uderzając. Oczywiście są dla psychopatów takich jak ja narzędzia, które nam pozwalają poprawić tę dystrybucję kawy. Nie musimy już się wtedy tak bardzo napracować, bo są zarówno narzędzia do wyrównywania, jak i tak zwanej penetracji kawy, żeby wydobyć z niej odpowiedni smak, ale umówmy się, że psychopatyczne wersje ekstremalne zostawiamy na następny odcinek. Tampujemy, to jest tamper. Nie chcę powiedzieć ubijak, ale tamper, ubijak. My musimy tę kawę ubić w idealnym poziomie, dlatego że jeśli ubijemy ją pod kątem, to niestety, ale woda zawsze sobie znajdzie miejsce, więc ona się przesączy tym miejscem, które po prostu jest najcieńsze. A tego nie chcemy, no bo my chcemy, żeby równomiernie ta kawa się przesączyła, ta woda się przesączyła przez kawę, a nie w jakimś tam jednym wybranym miejscu. Dlatego musimy bardzo dbać, żeby pod idealnym kątem, dlatego można sobie w trzech miejscach złapać ten tamper i dopiero jak mamy idealny poziom, przykładamy siły, by tę kawę ubić. To Łukasz z mojego kursu mówi, że zawsze na mistrzostwach baristów sędziowie, jak tylko jest tampowanie, to już patrzą, czy czasem nie jest to pod jakimś złym kątem i tak dalej. Dbamy o kąt. No i teraz jak najszybciej, bo nie chcemy, żeby aromaty kawy nam uciekły w przestrzeń, do ekspresu. Waga ma tu niebagatelne znaczenie, no bo cały czas mówimy, że chcemy na przykład 18 gramów kawy. Wiem, że to brzmi absurdalnie,
ale każdy gram ma znaczenie, bo jeśli przyłożymy ciśnienie wody i tej kawy jest więcej, to po prostu ten smak będzie minimalnie inny. I o ile espresso jest podstawą takich kaw jak cappuccino, latte i szeregu pozostałych, to jeśli pijemy je samo, no to mleko nam tego nie rozcieńczy, nie doda tej słodyczy. Czyli będziemy pić to espresso takie, jak sobie to przyrządziliśmy i wtedy każdy mankament można wychwycić. Nie chcę oczywiście polecać wagi takie jak ta, bo jest absurdalnie droga. To jest waga Akaya. Moim zdaniem najpiękniejsze urządzenie, nie chcę powiedzieć jakie mam w domu, ale blisko, Akaya Lunar, niestety kosztuje około 1200 zł. Za wagę, co ty bilion kupił? Ona waży oczywiście z dokładnością do 10 czy tam setnej grama, to nam nie jest aż tak potrzebne. Każda waga kuchenna, która się zmieści pod ekspresem, nam tu wystarczy moim zdaniem. Oczywiście w zależności od tego, jak daleko nasz fanatyzm sprzętowo-espresowy będzie sięgał. Ale do brzegu. Zmieriliśmy te 18 gramów kawy. Mamy akurat w tym przypadku podwójne espresso. Mamy wagę, więc wiemy faktycznie, że te 18 gramów zmieriliśmy i przez odpowiednią dystrybucję zapakowaliśmy to do porta filtra, czy też kolby, czy też koszyka i zapiliśmy do ekspresu. Co teraz się dzieje dalej? Uruchamiamy urządzenie, które pod odpowiednim ciśnieniem teraz będzie próbowało przesączyć wodę przez naszą przygotowaną, uprzednio ubitą kawę. Po to ubitą, żeby jak największy opór stworzyć tej wodzie, bo wtedy jak najwięcej esencjonalnego smaku z tej kawy po prostu jesteśmy w stanie wydobyć. Oprócz wagi potrzebujemy również mieć jakiś czasomierz, albo przynajmniej być tak precyzyjnym, żeby co do kilku sekund być w stanie wychwycić, jak długo proces przesączania tej wody przez kawę trwa. Te ekspresy najczęściej osiągają ciśnienie wody 9 do 11 barów. Jeśli my zmieliliśmy kawę za drobno, to niestety ta woda bardzo szybko znajdzie drogę i przejdzie przez tę kawę, co za tym idzie, nie wydobędzie z niej wszystkich aromatów, za które my zapłaciliśmy, ok? Dlatego tak istotny jest czas. Czas parzenia kawy, czyli to, jak długo przesącza się woda przez tę kawę, to powinno być około 25-30 sekund. Jeśli się okaże, że my w naszym młynku za grubo zmieliliśmy kawę, to przesączanie może trwać 15 sekund. Po prostu ta woda przeleci przez kawę i niestety nie dość, że nie będziemy mieć wspaniałej kremy, która nie jest najistotniejsza, ale mówi o tym, czy espresso jest dobre. To jest ta pianka na górze, która jest cudowna. Ona jest nieodłącznym elementem espresso. To, jaka ona jest, nie ma znaczenia, ma być krema. Jeśli proces ekstrakcji tej kawy trwa za krótko, nie będzie kremy, po prostu to się przeleje. I co za tym idzie, niestety ta kawa będzie kwaśna. A kawa nie może być kwaśna. Ona ma mieć kwasowość, ale nigdy, nigdy kawa nie może być kwaśna. Jeśli kawa jest kwaśna, nieważne w jaki sposób, czy to jest espresso, czy przelewowa kawa, to znaczy, że ona jest źle zrobiona. Jeśli z kolei za szybko się ta woda przesączyła przez kawę, no nie dość, że jest rozcieńczona, jest kwaśna, nie ma kremy. Taki jest najczęściej efekt. Jak temu zaradzić? Prawdopodobnie wypadałoby drobniej zmielić kawę. Jeśli zmienimy drobniej, ta woda będzie się wolniej przesączać, wytworzy się krema. Zwiększymy też czas ekstrakcji, bo dojdziemy do tych 25-30 sekund w ten sposób. I aromat powinien już być idealny. Tą kwasowość, tą kwaśność powinniśmy wyeliminować. Drugi przypadek może być taki, że zbyt długo przesącza się ta woda przez kawę. Na przykład 40 sekund. Jaki będzie tego efekt? Ta kawa będzie zbyt gorzka, zbyt intensywna, nie będzie się tego dało pić. Moja żona zawsze wyraża to w taki sposób. Jest super gorzkie, super intensywne, zbyt intensywne. Jak temu zaradzić? Po prostu możemy spróbować zmielić grubiej te ziarna kawy. Jeśli zmielimy grubiej, oczywiście my tu mówimy na młynku o ustawieniach rzędu dziesiątek milimetrów pomiędzy żarnami, bo chcemy mieć młynek żarnowy. Zawsze chcemy mieć młynek żarnowy. Wtedy szybciej będzie przepływała ta woda przez kawę, no i zbliżymy się do tych 25-30 sekund idealnie i powinniśmy zmniejszyć tę gorycz i intensywność kawy po prostu, żeby znaleźć absolutne optymum. I teraz jak słyszycie ten balans pomiędzy tym, że ona za szybko przepływa, a za wolno przepływa, jest zbyt kwaśna, jest zbyt gorzka, powoduje to, że najczęściej pierwsze espresso, jeśli przyniesiemy sobie swoją nową, wspaniałą kawę, wrzucimy do młynka, uruchomimy ekspres, to najczęściej to pierwsze espresso jest po prostu złe, bo my jeszcze nie znamy proporcji, my znamy proporcje, ale my nie znamy jeszcze całego ustawienia, jak tę konkretną kawę zmielić, żeby ona się przesączała 25-30 sekund, żeby właśnie była
w sam raz, niezbyt kwaśna, niezbyt gorzka. Po prostu idealna, tak? Co więcej, różne kawy różnie się zachowują. Czyli jeśli my mamy wszystko poustawiane pod naszą kochaną, na przykład kawę z Kuby, kupimy sobie kawę z Gwatemali, w tych samych ustawieniach okaże się na przykład, że mimo że liczymy tu ilość gramów na wejściu, ilość gramów na wyjściu, idealnie zmieniliśmy sobie do poprzedniej kawy, to ta akurat przesącza się szybciej albo przesącza się wolniej. Więc znowu nie mamy takiego samego idealnego aromatu, jaki byśmy chcieli i oczekiwali, taki jak nam przyrządzili w palarni kawy albo w kawiarni na przykład, bo oni tam poprzez ilość prób, setek albo i tysięcy, po prostu wiedzą, jak dokładnie ustawić ustawienia młynka, temperatury, ciśnienia, żeby to espresso po prostu było dobre. Reasumując, podsumowując, podkreślając, czyli idealne espresso nie jest tak łatwo uzyskać. Trzeba wiele prób. Pierwsze najczęściej idzie do wyrzucenia, później próbujemy, znowu ustawiamy w odpowiedni sposób młynek, liczymy czas, liczymy gramy. Te proporcje oczywiście można sobie delikatnie zmieniać i eksperymentować, bo po to to jest, żeby robić sobie idealne espresso, każdemu smakuje inne. To też jest oczywiście jasne. W tej wadze akurat jest zbudowany zegar, on jest jeszcze taki sprytny, że jak zaczyna się nalewać do niego kawa, to on się uruchamia, więc dokładnie wiem, ile czasu mi zajęło przygotowanie espresso. Jak w moim przypadku 18 gramów kawy, z tego uzyskuję 36 gramów no już mojego espresso. No i w ten sposób funkcjonuje. Dajcie znać, jak w ogóle przygotowujecie espresso i czy lubicie espresso, bo ja wiem, że to nie jest wcale oczywiste. Monika nie lubi espresso. Zazwyczaj lubimy napój, który powstaje na bazie espresso, czyli cappuccino albo latte. Też lubię cappuccino rano. Chyba najbardziej na świecie lubię cappuccino rano. Ale później piję sobie, jak Włosi, espresso. Dlatego, że nie mogę pić tyle mleka, a to jest relatywnie intensywna dawka. Szybka do wypicia i już mogę dalej działać i nagrywać tu dla Was. Dajcie znać, czy lubicie espresso, jak przygotowujecie espresso, czy na przykład lubicie swój automatyczny ekspres, jaki on jest, bo może ktoś się tu czegoś od nas dowie, czytając komentarze. One są kopalnią wiedzy i dziękuję Wam za to. Także komentujcie, bo tych komentarzy jest bardzo dużo, one są bardzo rozwinięte. Ja zawsze się staram odpowiadać wszystkim, jak widzicie. O Jezus, czy to w ogóle było ciekawe? Dla mnie tak, bo jestem świrem, maniakiem espresso, ale może dla Was niekoniecznie, więc wrócimy z tematami. Jak macie jakiś temat, to też napiszcie w komentarzu, bo mnie to bardzo ciekawi i interesuje, o czym by można nagrać następny odcinek naszego kawowego, YouTube'owego szaleństwa. Także dajcie znać i trzymajcie się ciepło i do usłyszenia następnym razem. Pa!